Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. No taką miałem chęć zagrania w tą grę, więc po prostu wszedłem i sobie gram. Jeszcze między chyba odcinkami się, słuchajcie, ogoliłem. No wyglądam, popatrzcie jak wyglądam. Aha, muszę troszeczkę przejść bliżej. Tak, bo ten... O, no, wyglądam, słuchajcie, no, już dawno taki nie wyglądałem. Dobra. Ale nie jak młodzieniec. No, nie jak młodzieniec. Postrach, słuchajcie. Wielbiciel wszystkich kobiet. Dobra, lecimy, słuchajcie. Mamy tutaj jedno zadanie główne jeszcze. O, w coś grają chłopaki. Czekajcie. Co tutaj zagra? Napad na diligence. Dobra. Myślałem, że w coś grają, ale... najpierw się, słuchajcie, zajmiemy tym diligencem. Local problem. Fella I used to know. Okay. Well, would you please try to keep away from old people while we're getting this much attention? I understand, boss. And I'm sorry for being foolish. It was an old thing and my emotions got the better of me. Thank you. O kurde, no. Judge? I... You boys are my family now. Kurde, normalnie. Tu... No widzicie, obóz po prostu żyje własnym, no, życiem, powiedzmy, no bo spotkaj list. To za list. Czytaj. List do Leniego od ojca. Czy ja to już czytałem? Czekajcie, list do Leniego od ojca. Drogi Leonardzie, minęły zaledwie 3 dni, odkąd wraz z matką machaliście mi z peronu, aż mój pociąg zniknął z pola widzenia, a ja już czuję potrzebę, by do was napisać. Na tym peronie wyglądałeś bardzo przystojnie. Musisz wpoić sobie cnotę czystości jeszcze jako chłopak. Ktoś o moim przysposobieniu pewne prawdy woli wyartykułować, trudny wyraz, na papierze, aniżeli wypowiedzieć je na głos, nawet jeśli chodzi o własnego syna. Wiem, że chłopakowi w twoim wieku ciężko to pojąć. W pewnym sensie mam nadzieję, że tego nie rozumiesz. Wiem, że czasem... Dziwne takie... Wiem, że czasem byłem dla ciebie bardziej nauczycielem, aniżeli ojcem. Jednak mimo moich licznych wywodów o twojej przyszłości w roli prawnika nie postrzegam cię jako ucznia, lecz jako mego syna. Gdy spotkamy się w przyszłą niedzielę, prawdopodobnie nie będę już tak wylewny. Jednakże odległość, która nas aktualnie dzieli, pozwala mi powiedzieć, że osiągnąłeś więcej niż ci się wydaje i więcej niż od kogokolwiek powinno się wymagać. Gdy wrócę, oczekuję, że śnieg będzie odgarnięty z podwórza. Rozumiem, że cię to nudzi, ale musisz się nauczyć, jak wykonywać wszelkie przydatne prace, nawet te najbardziej niewdzięczne. Jak zwykle proszę, byś przeczytał ten list na głos matce, a gdy będziesz to robił, nie mów tu piszę, tylko tu jest napisane. Nieustający, kochający twój ojciec. No okej, okej. Możemy odwrócić sobie. A to wszystko, bo to jest... Cała jedna no dobra, spoko. Czy on odłoży to? Odłoży. Dobra, woda, słuchajcie, nawet w tym chodzi, nie? Znaczy chodzi, nawet w tym się porusza. Dobra, lecimy, słuchajcie, na ten dyliżans. Który to? Tu jest pan, tak? Hey, Sean. What's up, big man? How much? What are you doing? Nothing. Nothing at all. I brought... Oh. Oh, Lord. What exactly are you planning? Just a little light robbery, Arthur. Nothing a serious fella like yourself needs to worry about. And you need to get Mary Beth killed as well as yourself? Away with yourself, Arthur Morgan. We'll be getting rich, not killed. Besides, Arthur, I'm so bored, I'd rather be shot. No, cool. You insist. I'm in. No, ja też. We don't want you in. I've seen you fight, little fella. You can kill any one of us. No. But I ain't letting you take her out, Robin. Not without an extra gun. But she'd be acting, not fighting. Sounds good. Come on then, let's go rob this.
What we robbing? A stagecoach some fella told me about. Wonderful. Come on, you can tell me more on the ride. Where are we heading? Back up north. It's coming down from Valentine. I know a great spot to set up an ambush. Just don't start acting like you're the lead on this, like you always do. Kurde, tu tyle tych koni stoi. Teraz nie wiem, który mój. Brego. Brego? To Brego jest? Brego. Nakarmię go. Nie, to jest Kentucky jakiś. Nie, to nie chcę. Gdzie jest mój Brego? Tu jest mój Brego. Przecież mój jest ten. No, już tam. Czekajcie. Wyczeszemy. Wyczeszę szybko psa. Psa. Konia. Już, zara! Widzisz, ile kurzu zebrał? Już to kurde będę kichał. Jak będę ten. Czy da się go nakarmić? Tak, damy, damu jeszcze tutaj. Niech sobie tam coś zje. No już! Bo ptaka. Dobra, dobra, to lecimy. No tak. Może tak być. Idziemy. No, także słuchajcie, jedziemy na rabunek diliżansu. No, na pewno się nie skończy to tak, jakby chciał. Can't believe you had to tag along and it's just to keep an eye on the girl. Remember the crap you gave me for turning up at that train job with Marston and Charles? I'm keeping an eye on you, not her. I know she's solid. All right. Very funny. Hey, she's very funny. More folk than both of us put together. I wouldn't go quite that far. Mary Beth can pick a pocket faster than you can blink, believe me. Let's come up here. It'll be quicker. First time we laid eyes on her, she was being chased by three real angry-looking fellers. And we thought, oh, that poor young girl getting picked on like that. But she had a bag full of wallets and gold watches. Happy memories, I'm sure. So will you two write about that in your journals? Can we get back to the matter at hand here? My job that I've brought you both in on. Harley. Just over this ridge, there's a spot that should give us a good view of the road. Let's leave the horses here so they're out of sight. I want a rifle with a scope. If you got one, we'll be back a bit from the road. Okay. Such a privilege. To weźmiemy. Weźmiemy. Mam. Dobra. No teraz sobie wezmę. This way. See the road down there, Mary Beth? She ain't blind. Come on, you two. This is gonna be fun. Czekajcie, właśnie może założę też opaskę, nie? Na twarz. Tak. Ja nie wiem, czy tu już nie byłem z tym, pamiętacie, z tą pumą, czy tam nie pumą, tylko ten trupa ta cyrkowa, nie? Co ten, chociaż kurde, może nie, może tak. Dobra. Zaczekaj tu na diligence. Dobra, czekajcie, może sobie tutaj, o. Z północy, czy stamtąd. No zobaczymy, to będzie ciekawe. Oczywiście nie pójdzie to tak jakby, o, jedzie. Ile? Trzech. Are you sure about that? Your eyes ain't what they used to be, old fella. If you say so. Czterech, bo jest. Tak, czterech widzę. Dobra. Okay. Naładowana broń? Naładowana. Ciekawe, kto jest w wozie, nie? Co za wóz? Jakiś pancerny. Okej.
Thank God. I seem to have got myself all spun around out here. No, trochę podejrzane, nie? Ja bym nie uwierzył. You must think I'm such a feather brain. What's your name, sir? No, nie uwierzyłbym. Od razu przychodzi jak. Oho. And I'm sure we can make an exception. Good time. Shut up. I thought you were just gonna threaten. They seem threatened to me. Oh. Ale widzieliście, mogła zginąć. Dobra. So, we're killing them all then. What, you really think they were just gonna give it up? Czekajcie. Anyway, we can talk about this later. Jak ograbię, to będę miał minusa? Chyba tak. Fine. Dobra. Kapelusz nie chcę ograbić. Mam nadzieję, że tu nie będzie. Aha! Okej! Co on tutaj? Co mam zrobić? Co mam zrobić? Czekaj. Czekaj. Koniku. Tutaj. Dobra. Ograb. Czekaj, czy ktoś, może ktoś tu jest? O nie, na szczęście nie. Wiecie, może być. Myślałem, że ktoś będzie w środku jeszcze. Ale na szczęście nie. Dobra. That's a nice take. You did good, Sean. You too, Mary Beth. Told you. We'll split it up later. We better get out of here. I like how you swan into this at the last minute and then make off with all the money. Split up and meet back at camp. Go. We don't have time to hang around. All right. I'll see you boys later. No, przyjdziemy, dobra. $50, no to tak w miarę, ale widzę, że w tamtą stronę muszę jechać. Chociaż nie, bo tam już tylko chyba quest został nam, słuchajcie. Tak, to już jest, ale nie, to już w ogóle był inny, Bill Williamson. Albo nie, albo i ten. No dobra, ale tak czy siak, a do Passera daleko mamy? Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Nie, do Passera nie będziemy jechać. Jedziemy do obozu. Dobra, jest broń, okej, naładowana. Tylko sobie wezmę tą w rynie w razie czego. Tam wszystkich nie... Przeszukałem, nie ograbiłem. Trochę szkoda. No ale wiecie. W końcu jestem zastępcą szeryfa. O, tam coś się działo. Czekajcie. O kurde. Dobra. Tu to jest który to szubrawiec? Ten? Czekajcie. To jest chyba szubrawiec. Kurde no. Kurde. O, ty draniu. Kurde no.
O ty draniu! O ty draniu! O ty draniu! Ale mnie załatwił! O ty draniu! Gdzie on jest? Tu leci. Kurde no! Gdzieś jak mnie załatwił? Jeszcze tam ktoś jest. Czekajcie. Zobaczę, czy to jest szubrawcy są, nie? No chyba tak. Tak, dobra, szubrawców to ja mogę ograbiać. No już, telefon za telefonem, no. Co za... Okej. Dobra, jego oczywiście nie będziemy uwalniać. A, tutaj stróż prawa. Ale tutaj nie dostałem tego minusa. Może kurde jak mam... Słuchajcie, tą maskę założoną. No. Podjudzimy go. Your men are gone. You ain't all that scary locked up in that wagon. Oh, you think you're better than me? You're a killer. Killer? A ty kto? Why don't you stop squawking and save me shooting you too? No. Na pewno nie ten. No, będziemy musieli tutaj podjechać stróże prawa. Na pewno go nie wypuścimy, nie? No, chcieli swojego wypuścić. A to co tu? Sobie siedzi, idzie i czyta. Dobra. Jedziemy. Jedziemy do siebie. Mogę zdjąć już maseczkę. Podjedziemy do siebie i weźmiemy sobie kolejnego questa, słuchajcie. Parkujemy konia tutaj. $814, nie, musimy coś z tym zrobić. Ha, stanowisko dla koni, no dobra, ale co ja będę chciał, co ja bym chciał tu zrobić? Odzyskaj Tennessee Walker, aha, okej, okay, nie, to nie, 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 dobra. Słuchajcie, weźmiemy sobie troszeczkę tych pieniędzy. Tak, mamy za dużo ich. Dobry. Mamy ich za dużo. Stay away from me. But I got a tip. That's exactly what I'm afraid of. Oh, it's a good idea, I'm telling you. It always is with you. Then we end up hidden in a burning barn getting shot at. No, pamiętasz. Sad man, Arthur Morgan. Sad man indeed. A? Czyli widzicie, nie będzie questa tutaj z nim. Dobra, najpierw weźmiemy się tutaj. Czekajcie. Najpierw będziemy tutaj. Siema. Jack. Folks seem happy, Mr. Morgan. We have been provided for. But we have, Reverend. Have a fine time, sir. No. O. Siema. Wspomożemy gang. Oczywiście. Daj przedmiot. Można go wykorzystać, można go wykorzystać, można go wykorzystać. To możemy. Dolar, to wiecie. Po co to nosić?
$12. Dobra. Aż dwa. To duże prawa chyba mieli. Tam dwóch chyba było. Dobra. Tutaj też można sprzedać. Znaczy dać, dobra. I tutaj też. Obrączka, $5. Dobra, spoko. Stecz. No, sporo, sporo. $34. W sumie to jeszcze mogę wspomóc pieniążkami. Po co mi tyle? Tu chyba nie da się ich... Znaczy myślę, że to jest tak jak bank, nie? Że tam włożysz i te pieniądze po prostu tam zostaną. Znaczy wyjąć sobie nie można, nie? Ale wolę z taką gotówką nie jeździć. To wolę, żeby już tutaj obóz miał, nie? Dajmy na to. Niż ja miałbym się z taką gotówką, kurde, poruszać i później nie, już nieraz nie okradnie. O, 480, tylko więcej nie mogę, dobra. A, czekajcie, bo ja mam tyle, 480. O kurde, to nie, to tyle to ja nie chcę. To ja chcę dać mniej. To czekajcie, daj pieniądze. To nie tutaj patrzyłem. Tu mam gotówkę, okej. Okay. Nie, to ze $100 bym dał. No, no, tak 150 dajmy na to. O, dobra, 150, przekaż gotówkę. O, elegancko, no, dzięki, no, dobra. Dobra, słuchajcie, lecimy. Wybaczcie, ale kurde, no te telefony mnie już po prostu... Chyba wyłączę ten telefon i... Dobrze. O. Okay, I'll catch you later then. We'll just go on. Ale widzicie, no kurde tu... O, dobry. Co się stało? Usiądź. Ciekawe. Tam coś leży, jakieś czasopismo. Co się dzieje? Always good to see. Aha. Okej. Okay. Tu coś leży. Zbadaj. Otis Miller. Otwórz. Czytamy? Kurde. Ja mam to tak, o. Mam, to jest numer 39. Otisa Millera, to jakiegoś, kurde, przygody Otisa Millera, to jakiegoś pewnie bohatera, słuchajcie, książek o Dzikim Zachodzie. Zobaczcie. Zobaczcie, ile tego jest, nie? Tu jeszcze tak. Aha, to jest czy ty wróć. Aha. Myślałem, że dalej jakaś strona, ale to jest jedna ten. Nieźle, co? Nieźle. Dobra. Wróć. Dobra. Lecimy. Bo się w ogóle stąd nie wyrwiemy. Kto? No tutaj w tym. A, tutaj, no właśnie. Co tam, Bill? What is it? We got something cooking you might be interested in. Sodoma. Powrót do Gomory? Cooking since Horseshoe. But you went and kicked up all that commotion in Valentine. Now we was preparing to rob the bank there until you got involved in all that nonsense and... I don't know, I just feel like it's unfinished business. That wasn't my fault. It was just one of them things. How come every time I get in trouble, I'm called a fool and an idiot? But when you get in trouble, oh, it's just one of them things. It's a good point, Arthur. Very good point. All right, well, what do y'all want me to do? Hit the goddamn bank with us. Oh, kurde. Bank? You really think it's worth going back there? Four of us can hit the bank easy. But I ain't gonna lie to you. There will be law if we linger. Ain't it for serious? No, just local boys being rounded up and pressed into action. Meaning? If we go in quick and quiet, we can hit it just fine. If there's four of us, I mean.
And y'all think it's worth the risk? It's a bank, Arthur. So? Is the take good? According to the fella I met, yes. It's the end of the stock sales. Plenty of money and plenty of people milling about. All right, I suppose it's worth taking a look at least. We should wait until the morning. In any case, I need to change out of these rags if I'm gonna be performing. Okay. So, Bill, this better be worth it. Oh, it is. We put a lot of research into this one. I hope so. No dobra. Ciekawie się zapowiada, słuchajcie. All right. Let's go. Mr. Morgan. Uh-huh. Herr Strauss. That man. The debtor, Thomas Downs, apparently he's dead. Dead? Huh. Well, he didn't seem very well. His wife. I believe he has a wife and child. Uh-huh. She will assume the debt, of course. Of course. Then you can head up there and collect. We lent them a lot of money. Okay. Gentlemen, let's go rob ourselves a bank. What's the plan then? Oh, we're gonna send Karen on in ahead as a distraction. Then we're just gonna rush on in afterwards. Just a small bank in a little town. Nothing that big in way of security. We just need to bring you along as a insurance policy. Yeah, that sounds about right. Dobra, no to jedziemy. No, słuchajcie, jedziemy obrabować bank. No, to będzie się działo. So, tell me again about this big can't go wrong plan of yours. Oh, it can go wrong. Anything can, once the shooting starts. Well, that's reassuring. Like I said, we'll see how it looks. If we can get in all right, we'll send Miss Jones ahead to the bank. They won't recognize her. I'll show you boys how it's done. What are you thinking this time? I don't know. Fellers always like the lost little girl, but nobody plays a drunken harlot quite like me. Nita should work. Once he's got them distracted, we'll move in. When I was scouting the place the other day, there was only a couple of guards. We deal with them and any customers who are feeling brave. Okay. You always fancy yourself as the vault man, right, Arthur? Now I see why you brought me. Hey, I'm more than willing. Nah, best I do it. Oh. And did Dutch tell you I've also been cooking up some deals with them gray boys? What? No. What kind of deals? See, you don't realize, Morgan. I'm out there putting in the work same as you. I've been drinking with them a couple times now. Seems they're looking for some extra security. Yeah, I'm sure they are. Could be something in it for us. Well, just be smart about it. Got a lot of irons in that fire right now. Yes, I know, Morgan. Czyli co, wracamy do Valentine? No bo gdzieżby indziej? No chyba tak. Coś możemy? Zapytaj o Valentine. O. Can't believe you got me going. O, no. Don't tell me it ain't hurt you leaving that bank behind. Not really. Work a town and not hit the bank? That's downright pathetic. I guess we went a bit beyond working it. We shot the place to hell. You did, Morgan. Not me. I played it cool up there. Couple of punch-ups, dealt with some old Driscolls. Ah, is that right? Like I said, you mess up, it's just one of them things. I mess up. I'm the prize idiot. Well, Bill, I don't know what to tell you. Surprised you ain't already ripped me about that dynamite again. One mistake, and I'll never live it down. What do you need? Pat on the back? A medal? Just know, I got the lead on this one. We'll see about that. Once things get going. Okay, zobaczmy, czy coś możemy. Rozmawiaj o Cornwellu. So, thinking this through. Drive Cornwall's train. But shoot a heap of his men. Właśnie, właśnie.
Mirabi's stagecoach? This is just dawning on you now? And now, we're going back to the one place he knew where to find us. That's the genius of it. Folk never look at what's right under their nose. I ain't sure that's always true. What's happened to you? You're getting real nervy in your old age. The last few weeks happened. Forget about Cornwall. He can't have many men left at this point. Got a bit hairy in that barn, but we all walked away fine from that. Didn't walk away with much. If four of us could deal with them in Valentine, and four of us could deal with them after the coach robbery, I ain't too worried. If you say so. Kawał drogi, nie? Porozmawiaj o czasie. We need to move quick once we're in Valentine. I'm sure they ain't forgotten us. O, już jesteśmy, dojeżdżamy. Dutch is gonna love this. Let's get it done first. No, jeszcze fajnie, jakby się do mnie ktoś przyczepił, że kurde go potrąciłem, nie? I będzie chciał się ze mną lać. To by było niezłe. No kurde, będziemy koło tego budynku szeryfa przejeżdżać. Czekajcie, nakarmię konia przy okazji. Zapas, nie. O, zapas korzeni, tymianku. Zapasy oregano. O, marchewkę. Marchewkę tam. Dobra, a czy my mamy coś? Czy my jesteśmy głodni? No trochę bym coś tam przekąsił, nie powiem, że nie. Tylko, że o, może tak zrobimy. Tabliczka czekolady zjemy. I jeszcze sobie zjemy chleb. Let's leave the horses here off the main drag. All right, gentlemen. Here we are. Okay. Get ready. Ale fajne prochowce ma. Znaczy prochowce mają. Go to work. Of course. Kurde, założył chyba tą chustę, nie? All right, keep it cool and follow me, fellas. Tu naprawiają coś, zobaczcie. Kurde, fajnie to wszystko działa, zobaczcie. Aha. Ktoś już na nas patrzył. So, we never decided. Dla Karen. Is it the lost little girl you want, or the drunken harlot? Nie wiem. Zagubiona dziewczyna. I think I'd like to see the little girl lost. So even you long to save the fallen women, eh, Arthur? You break my heart. Really? Jak ci się podśmiechujki robią. You're ready, get going. Good luck, gentlemen. We got this. Tak, coś czuję. Podejść do drzwi banku. Okay, we're going. No, hold on. Wait till she's got him reeled in. Brzemienna. Dobra. Czy ja założyłem opask? Tak, założyłem. Aha.
Okay, the door's unlocked. Dobra. Znuś kasjera. Dobra. Too slow. How's it going in there? Too slowly. You better get that door open right now. I'm nearly there. Come on. Toby? Too goddamn slow. Dobra, no musiałem. Chociaż będzie bardziej zestresowany, nie? Kurde, no. Toby. Son of a bitch, hurry up. Kurde. Come on. Okay. No i co? Dawaj go jeszcze. O. Dobra. I'm in. Someone come make sure the suit behaves himself in here. Come here. Open the lockboxes now. The manager does that. God damn it. Now what? Guess I'll crack them or blow them up. Keep an eye out. I'll be as quick as I can. Włam się do sejmów. Wysać. Włam się. Yeah, I think I should be able to crack these. All right, but you better be quick. Włam się do sejfów. You shut the hell up and stay still. Łam się. No dawaj, no. Oko. Dobra. Powoli ruszaj, aby poszukać pierwszą cyfrę. Kiedy kręcąc pokrętłem zbliżysz się do właściwej cyfry, pasek... Co? Jaki pasek? Jest. Strasznie długo. Kurde. Wysadzić chyba. Trzeba było. Dobra, mam. Ograb. Łam się. Chyba wszystkiego nie zgarniemy. Dobra. Fajnie, jakby jeszcze ten zgarnąć. Dobra. O kurde. Good. Told you. Don't count your chickens just yet. Może kurde, może gdzieś spisane byłyby te szyfry. Dobra. Uff. Jeszcze dwa. Coś czuję, że nie wszystko zgarnę. That's another one cleared. This is looking good. How much longer? No. Nearly there. Okay, you reckon that's enough now? Maybe. It's never enough. Well, I'm ready to get the hell out of here whenever you are. Dobra, jest. Ajaja. Oho. Dobra. Kurde. Coś czuję, że kurde tutaj nie obłowimy się aż tyle tych... Zobaczcie, ile tego jest. Dobra, pięć.
Mam się. Oho. Dobra. Oho. Dobra. Oho. Dobra, mamy. Aha, czyli jak on się przybliżał, był ten moment, teraz dopiero pojąłem. Dobra, weźmiemy. Dobra. Czekajcie, czy coś tutaj jest? Może będzie coś tu jeszcze. Czekaj, przeszukaj szufladę. Kurde, wiecie, jak tutaj już jestem, to już muszę tu być wszędzie, to muszę zajrzeć. Muszę zajrzeć. Stus nie mogę. Te portrety, dziwne. Kurde, gdzie tu włazisz? Tu nic nie masz, dobra. Za portretami nic nie ma? Chyba nie ma, dobra. Ograb. Jeszcze kasjera ograbię. No, teraz cygaro. No, teraz jestem zadowolony. Co tutaj jest? Nic. Czekajcie. Tutaj? Nic, dobra. Ciekawe, czy jakbym tu tędy wyszedł. No, zamknięte, dobra. Przeszukaj już. O, chociaż tutaj to może nic nie być, nie? Żadnych pieniędzy. Dobra. Ta, tutaj to może nic nie. Ale tu może być drobne jakieś. Drobne, niedrobne? Zawsze coś może być. Że tutaj wypłacają jakoś, nie? Co, do skarbca chodzą ten cały czas? Nic nie ma. Kurde! Kurde! Dobra. Nie ma. To jak pieniądze wypłacają? O, o, co? Chyba jest dobrze. Let's go. Everybody, stay calm. Kurde. All of you count to 100 and keep your mouth shut. You understand me? Coś czuję, że... Do stu. Ja bym uciekał stąd jak najszybciej. I to nie iść tą drogą, tylko tędy sobie poszedł. No ale dobra. Shit. O kurde. Dobra. O kurde. Dawajcie. Żywy lub martwy. A tam są. Przecież tutaj jadę na tych. Gdzie to? Padłem. Broń lepszą wziąć, czekajcie to, i czas teraz sobie. Kurde. Nie no, gdzie się to? To nie mogę! Co ty wziąłeś, Artur? Szalony. Nara. Dobra. Dobra, widzę, że z przodu jeszcze są tam. Coś przy okazji, nie? Może bym coś wszamał też. Wezmę sobie może...
coś takiego. O! Dało to? Nie dało nic chyba. Kule. Spadamy. Tam ktoś idzie z tamtej strony. Udało się uciec, ale fajnie zahamował tym koniem. No i co, nie idą dalej w pościsk? W pościg? No jest spoko. That was stupid and dangerous. Thank you, Bill. We're alive and we're paid. Yeah. I don't see the problem. And that is the problem. Bill, this is a very good take. That you'll be happy, even if it did come with a heap of trouble. Ah, it was fun. Well, maybe you're right. Now, go on, get out of here. I have some other business to attend to. Don't head directly back to camp. Zobaczymy, ile nam zostało, nie? Ach, kurde, pani Downs. A, muszę odwiedzić teraz pani. Jedź na Rancho Downsów. Okej. Dobra, słuchajcie, ale myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. No, był super, moim zdaniem. Fajnie, ten napad na bank był fajny. No, także mam nadzieję, że wam się też podobało. Jeśli tak, to zachęcam was do subskrypcji, lajkowania i komentowania. A my widzimy się już niebawem w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko, do następnego. Cześć!